Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy z tej strony. No nie no, panowie. Nagramy to dzisiaj czy nie? No to jak mam zacząć? Musisz nienormalnie. Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy. Może być? Hej, cześć, siemano, witajcie. Ja pierdzielę. Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy z tej strony po raz kolejny. Stevia, to jest kolejny odcinek przygód drużyny, bo jest ze mną oczywiście Wolnar i jest ze mną oczywiście Leon. Moi drodzy, chłopaki tutaj dzisiaj na odcinku troszkę świrują. Niby późna godzina, późną godzinę to nagrywamy. Tak, oczywiście Leon uwielbia te pączki, także zobaczcie, Leon rozrzuca cały czas pączki, ma różnego... jak chcecie pączki, to koniecznie do Leona, bo ma na pewno różne smaki. Ej, ogarnij się. Moi drodzy, wracając, zmieniając trochę temat, oczywiście zostawcie kciuka w górę, jeśli odcinek wam się podoba. Zapraszamy na naszego Discorda Stiviaki. No i co, przechodzimy do odcinka. Na tym odcinku zajmiemy się kolejnym bossem z Twilight Forest, którym jest Lich King. Tutaj mamy questbooka, mamy tutaj całą zakładkę Twilight Forest. I kolejny boss to jest właśnie Lich King. Poprzedni boss to był Naga. Teraz mamy Lich Kinga, potem będziemy mieli Mushroom Trophy. Teraz idziemy po Twilight Lich Trophy. Także moi drodzy, to jest Król Lich, jeśli się nie mylę. Dobra, chłopaki, koniec śpirowania. Idziemy zabić tego bossa. No nie, no i będą się bili teraz. Dobra, panowie, bo zanim zabijemy tego bossa, to się sami pozabijacie. Co ty w ogóle masz za efekt? Czym ty? A, ty slownessem rzucasz. Skąd ty masz te miksturki w ogóle? Slowness. Pewnie od tej wiedźmy, pewnie masz dużo tych wszystkich miksturek. W mieczu jest. A, to jest w mieczu. Ty masz w mieczu i rzucasz sobie tym, normalnie. Pokaż, mogę prawym zobaczyć tylko? Mogę? Tak, na chwilę. Dobra, dzięki. Myślałem, to na razie. Dobre. Moi drodzy, mamy tutaj wieżę, mamy tutaj naszego bossa, który znajduje się na samej górze wieży. O, Wolnar już by chciał tam enderperłą wlecieć, ale idziemy od samego dołu, bo po drodze może będą jakieś ciekawe skrzynki i ciekawe itemy. Także od samego dołu lecimy do tej wieży. Wolnar, nie oszukuj i nie idź tam nie ender... Oszukuję. Nie używaj tam tej translokacji, proszę cię. Idziemy od dołu. Hopy. Dobra, panowie, to co, wbijamy. Macie jakieś pochodnie? Ej, dajcie mi pochodnie. A nie, dobra, ja mam pochodnie, nie musicie mi dawać. Dobra, wbijamy. Tylko tak, panowie. Zobaczymy, może od samego dołu to będzie na pewno easy. Chociaż i tak jesteśmy we trójkę, to pewnie ten boss będzie dosyć łatwy. Być może przy ostatnim bossie, którym jest Snow Queen. No. Snow Queen to chyba jest ostatni boss, ale nie jestem pewien. To może być ciężej. Dobra, ale już widzicie, jest tutaj pełno jakichś zombiaków z tabliczkami. Także musimy je pozabijać. I tak jak mówię, idziemy od samego dołu, być może jakieś ciekawe skrzynki tutaj będą u tego bossa. Dobra, bo tutaj te szkielety trzeba, panowie. No, dawaj ich tymi swoimi czarami. Co Wolnar zrobiłeś? Znalazłem ten. Co to jest za... Wolnar... Pająk za DHD. Wolnar wychodzący spod schodów, cały strzał. Znalazłem! Pająk za DHD. Fioletowy jeszcze, nie. Jakiś, ej, faktycznie, on ma jakiś efekt. Efekt na sobie, który szybko ten powoduje, że szybko chodzi. Ej, tutaj to w ogóle jakieś są książki, jakieś biblioteki, panowie, ale tutaj chyba nic nie ma ciekawego. Czekajcie, żeby nie było, chodźcie razem w jednym kierunku. To widzę, że już do góry poszliście. Gdzie wy jesteście? Jesteście u góry czy nie? Panowie? Dobra, tak, do góry. Do góry? A czemu ten? Czemu to za wami się... Jezu, jak krzyknął! Jezu. Dobra, ej, bo ja mam tutaj spawnery. Ja mam tutaj spawnery, wy jesteście już na samej... A tu jesteś. Dobra, chodźcie cały czas do góry. Tylko zabijajcie te pająki po drodze. Bo później jak te potwory nas wszystkie dorwą, a nie będziemy ich zabijać, to może być ciężej. Dawaj ich, Wolnar. Wiem, że potrafisz. A gdzie jest dobra, w ogóle Leon? Leon, gdzie jesteś? Na górze. Już na górze? Ej, trochę jest tutaj tych szkieletów, w sumie. Tu jakaś książka latająca w ogóle jest, chopy. Omijam je, idę do góry. Nie idź tak szybko, bo mi wino to na odcinek braknie, nie możesz tak szybko iść do góry. Co mnie tak spycha? Szkielet może. Tam książka taka lata, może ta książka. Jakaś zaczarowana magiczna księga. No, jakaś magiczna książka. Chodźcie mi na dół pomóc, proszę.
bo ja nie mam ani złotych jabłek, ty ani jesteś, nic. Jesteś bezużyteczny. Bezczelny. Bezużyteczny. Ej, dobra, ja umrę, serio, on mnie jakimś ogniem mnie atakuje. Zjem Leona pączka, to od razu będzie lepiej. Magiczny pączek. No ale ej, nie mogę tych pączków najlepsze jeść. Czy mogę? Aha, bo mam bo chyba nie full. Głodny. No, no mam full. Wyglądasz jak jeżyk. Jak co? Jak jeżyk. A faktycznie, cały w strzałach jestem. O stary. Zobaczcie, drodzy widzowie, cały... No co mnie cały, bije, kurna? Cały Stevie w strzałach. Szkielety, szkielety cały czas. Leon już gdzieś do góry poszedł sobie. Zostawił nas ja totalnie. Nie do góry. Nie? Jesteś gdzieś tutaj koło nas? Patrzę, gdzie są wasze niki i nie ma ich. No bo my, to znaczy, że chyba wyżej jesteśmy, już idziemy do ciebie. Wolnar też cały w strzałach. Dobra, tutaj czekajcie, tutaj mamy... Ej, już jest na samej górze, nie? Już w sumie jesteśmy na samej górze. Jeszcze będzie można, bo tutaj widzę są w boki można iść. I będzie można jeszcze... Te książki są. No mówię, te książki to jest masakra. Tu jeszcze jakieś są pomieszczenia po bokach, to będzie można też do tych pomieszczeń pójść. Zobaczyć, może jakieś tam itemy będą. O kurde, jestem gościu już, nie? Już go widać. Dobra, wolna, lecimy do niego. Ja cały w strzałach jestem w ogóle. Co ty, obraz? O, to jest właśnie Wolnara przeciwnik. No o co ci chodzi? Dobra, tylko hopy, ale hopy, wow, tak go nie rozwalimy go, bo on ma jakąś dziwną tarczę i w ogóle... Aha, on klonuje się chyba. On ma jakąś dziwną tarczę i przez tą tarczę chyba obrażeń mu nie możemy zadawać. Także nie wiem, jak my to zrobimy. Chyba musimy pierw... To co? Pierw chyba, panowie, musimy... Te cienie rozwalać, no. Tylko czemu ich jest dwóch, czy to są cienie? Bo ja nie wiem. To jest Twilight Leech. Nie no, to wszystko chyba... Nie wiem, próbujcie... Obrazy. Próbujcie rozwalać te cienie, ale to ja nie wiem, czy ten... A, wiecie co? Dobra, panowie, wiem o co chodzi. Jak on rzuca taką perłę, to musicie ją prawym przyciskiem, mieczem po prostu odbić. Trzeba ją odbić. Te takie zielone kulki, jak puszczę. I wtedy jego tarcza się rozwala. Tylko musicie o, teraz, Wolnar. No, żeś miałeś to odbić. Odbiłeś. Ale widzisz? To była zwykła enderperła. Ale, no i właśnie tą enderperłę trzeba odbić. Musisz ją odbić i wtedy mu schodzi ten pasek tarczy. Bo on na razie, jak widzicie, u góry ma tarczę. I dopiero jak tą tarczę mu zbijemy, to będziemy mogli mu to zwykłe życie zbić, nie? Także na razie musimy mu tą tarczę rozwalić. O, właśnie we mnie poleciała. O, musicie to hopy odbijać po prostu, nie? Także najlepiej stać w miejscu, bo to nie ma sensu, żeby się ruszać. I próbujcie to odbijać. On jeszcze to ogniste rzuca, ale to ogniste chyba... O dobra, już dwa paski mu zbiliście, bo ja jeszcze tutaj nic mu nie zrobiłem. Jeszcze to ogniste, ale chyba... Te ogniste chyba nie działają. Jak wy to odbijacie? Prawym czy lewym przyciskiem myszy? Panowie? Lewym. Lewym, nie? Normalnie, jakbyście uderzali. No to mamy już trzy paski zbite. Jeszcze trzy paski nam zostały. No dawaj, ziomek. Oj, sorry. Sorry, moja wina. On jeszcze to ogniste rzuca, nie? No, Wolnar, brawo. A dobra, dwa paski. Ja jeszcze tutaj ze swojej strony nic nie zrobiłem, tu chłopaki za mnie robotę robią. Ja robię chyba tylko za żywą tarczę w sumie, bo cały czas obrażenia dostaję. Dobra, czy we mnie leci jakiś... Nie, nie leci. Do Wolnara cały czas leci. On stoi w kącie i cały czas do niego lecą wszystkie pociski. No nie mogę trafić, no. Zaraz umrzesz tam. We mnie też poleciała ta ognista chyba, ta wybuchowa, czy co to tam jest. Kolejna wybuchowa. Tej wybuchowej nie da się odbić chyba, panowie. Tak mi się wydaje. Dobra, najlepiej stójcie w miejscu i się nie ruszajcie. Niech one sobie po prostu... We mnie cały czas lecą. Ta z ognia lecą. No, niech one sobie cały czas po prostu lecą. O, leci wtedy. O, dobra. Ktoś trafił. Dobra, no to teraz go na pyrkę, nie? Teraz możemy go lać. Ej, ale dosyć dużo ma życie, nie jest wcale tak łatwo go zabić. I to są prawdziwe bossy, a nie to co w zwykłym świecie naszym minecraftowym, które padają na strzała. Nie wiem, moi drodzy, czy pamiętacie tą meduzę? Mieliśmy meduzę na odcinku którymś, która padła na dwa strzały, trzy strzały, ta, która zamieniała wszystkich w kamień. No, cały czas ucieka i się teleportuje. Czemu się HP odnawia? Weź, nawet mi takich rzeczy nie mów. Ja jestem ciekaw, czy jak we trójkę go zabijamy, to czy on na przykład jest silniejszy, jak jesteśmy we trzech, nie? Czy jakby on się dostosowuje do naszego poziomu trudności, coś takiego? Dobra, ale nie, ale nie regeneruje mu się chyba HP. Wolnar, ty się ulecz, bo zaraz umrzesz. Masz jakieś te? Jabłuszka czy coś złote? Coś w ogóle czemu... Donaty.
Czemu się czerwone zrobiło to HP jego? Zobaczcie. On chyba sobie tarczę odnawia. Nie mów takich rzeczy nawet. Ja mam w sumie dużo trzeba mięsa. Było łeb meduzy przynieść. O, właśnie. Łeb... Leon w sumie nie wie, o co chodzi. Czy oglądałeś odcinek? Przecież ty nie oglądałeś, nie? No właśnie. Jest taka głowa meduzy, która wszystkich zamienia w kamień. Obojętnie jakiego bossa zamienia w kamień, nie? Tylko że to jest jednorazowe użycie. Tylko raz tego można użyć. Ale to jest fajna sprawa, nie? On się regeneruje cały czas, czy mi się wydaje? Ja pierdziele. No to panowie, mamy problem. Tymi naszymi emeraldowymi. Ja! Co? I spadłeś na dół? Ale przeżyłeś. No. Przeżyłeś, to dobrze. Moi drodzy, wracając z tymi emeraldowymi naszymi mieczykami, to tak sobie mu te obrażenia zadajemy. Jego i on się stary cały czas leczy. No jak go nie zepchasz, on się chyba teleportuje. Ale to rozwal to szkło. Albo nie rozwalaj tego szkła na dole, bo dla nas to też będzie utrudnienie. O, spadł. Spadł. O, jeszcze go niżej zrzucił. Ja nie mogę, wolar. Jeszcze niżej. Dobra, to na sam dół już go zrzućmy. Czekajcie, się muszę troszkę zregenerować. Tu on jest. No tutaj stoi. Co on ma? Ale jakieś fajnie, takie... O, teleportował się. No właśnie ten. Właśnie cię... O, co za ziomek w ogóle. I się jeszcze leczy. Ale ja mam wrażenie, że my mu teraz obrażeń nie zadajemy. 2000 years later. O, 50, patrz. O! Co tu się stało? Co tu się stało? Umarł. Nie ma go. Umarł. No, nie wiem, kto go zabił. Wszyscy chyba, nie? On się zblokował w sumie. No dobra. Czy kto wziął trofeum? Macie trofeum? Wzięliście, nie czy nie? Mam. Masz, nie? Dawaj. Nie mam. Dawaj. Dawaj. Pokaż, Wolnar, masz to trofeum, czy nie masz tego trofeum? O, jest. Czekaj. Najpierw mi. Dobra, dawaj to. O, dobra, moi drodzy, także mamy kolejne trofeum, odbieramy nagrodę. Loyal zombie. Odbieramy sobie nagrodę. I kolejnym bossem będzie ta grzybowa krowa? Grzybowa krowa. No dobra, masz, Leon, chciałeś zobaczyć. Co to za zombie są w ogóle? To moje zombie. Jak ty je zespełniłeś? Nie wiem, dostałem od niego jakąś różkę i mogę zrespić sobie 9 lojalnych zombiaków. Co ty gadasz? To teraz go... Ej, dobra, rozwal szkło, niech one wpadną na dół. Czekaj, weź je tutaj złap jakoś. Dawaj je tutaj, przeskocz, tylko ty nie wpadnij. Musisz... One są zbyt mądre na to. No chyba... O, dobra, jeden wpadł. Jak on się teleportował? Bo one przy wolnarze cały czas są. Co to są. Jest, TV? One się wolnarze trzymają. Nie wiem, a weź to postaw. Czekaj. Weź, no ej, dobra. No. Co? No i to kliknij prawym przyciskiem, to chyba coś się robi z tego, nic czy nie? Nie robi. Nie? Nic? Bo ja nie wiem, czy to nie jest... O, no o. Właśnie się zrobiło! Mówiłem, że coś się robi. Czemu to TNT nie wybuchło? Ej, to TNT nie wybuchło. Dobra, masz, Leon, bo chciałeś zobaczyć te trofeum, pokaż, ale musisz oddać, pamiętaj. Mm-hmm. Pamiętaj, żeby oddać. Mm-hmm. Trzymaj, weź sobie obczaj, bo to u mnie w domku musi być. No dobra, ale dawaj. Się kręci. Dawaj z powrotem. Dawaj z powrotem. To znaczy, wiecie co, wy też się sobie tu zostańcie, a ja pójdę. Do widzenia. Co za gościu? Dawaj to. Co za gościu? Gdzie on jest? Dobra, ty też leć. Gdzie on tam spadł? Leć za nim, biegnij za nim. O, zabiłem cię? Ej, ale on gdzieś zniknął, kurde. A tu leży twój grób obok portalu. Ej, ale ty, patrz kiedy on ten portal zdążył postawić. Dobra, stary. Trzeba będzie... Tylko weź tu do mnie wróć, to powiem co dalej w ogóle. Chodź wróć tu, spierdzielił nam. Trzeba będzie go złapać i odebrać mu to trofeum. Chodź tu do mnie. Możesz... O, no dobra, no to na pewno doleciałeś. O, dobra, wleciał. Dobra, mamy... Jednak nie. Nie wleciałeś? Dawaj tą perełką, szybko tutaj wlatuj.
Ja zombiaki pozabijam tutaj, co są, trochę wyczyszczę teren. Ty, no to stary, on nas oszukał. Trzeba będzie go złapać i mu to trofeum zabrać, bo wtedy mi się nie będzie w moim questbooku zgadzać, bo mamy tylko trofeum nagi. Dobra, chodź tutaj. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ze mną był oczywiście Wolnar i Leon, który nas zdradził, bo gdzieś tam sobie zwiał do teleporta, jakiś plan sobie wymyślił, ja nie wiem, co on będzie z tym trofeum robił. Także mamy nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Zostawcie oczywiście kciuka w górę. Zapraszam jeszcze raz na Discorda Stiviaki, bo naprawdę nasza społeczność Discordowa się rozwija. Także trzymajcie się, hej. Pa.